rozpoczynamy uroczystość i uroczysty apel poległych z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Proszę o uroczyste wystawienie warty honorowej, prowadzenie pododdziałów i pocztów sztandarowych. Baczność do hymnu. Organizatorów uroczystości Stowarzyszenia Solidarni 2010 mam zaszczyt powitać gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Pana przedstawiciela ministra obrony narodowej, pułkownika Mariusza Maciuszka, panią poseł Ewę Tomaszewską, radnych PiS Targówka, panów Andrzeja Dąbrowskiego i Marka Waszczaka, księdza Tomasza Trzaskę, kapelana Muzeum Żołnierzy Wyklętych i przedstawiciela prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Bratanków pułkownika Lucjana Janczara-Szymańskiego, panów Tomasza i Łukasza Szymańskich. Przedstawiciela Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL Agnieszkę Hołaburdzin-Rutkowską oraz przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń, które, jak również szkół i młodzieży szkolnej, którzy zechcieli na dzisiejszą uroczystość przybyć, zgłosić się do nas i chcą uczcić bohaterów poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Uroczystość naszą organizujemy przy współudziale wspaniałej grupy rekonstruktorów. Jest to zgromadzenie, które skupia kilka grup rekonstruktorów, których chciałabym serdecznie powitać i podziękować bardzo za udział od już 10 lat w naszych uroczystościach. Są to Rodzinna Grupa Historyczna Szwadron Żandarmerii, Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej Polska Walcząca i Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Przybyła także Fundacja Walczącym o Niepodległość Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych i Więzionych oraz Fundacja Grupy Polskich Kolei Państwowych z panem Damianem Bieleckim. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie na naszą uroczystość, za to, że chcecie nam towarzyszyć i chcecie także podkreślić wagę tych uroczystości, ale tymi, którzy podkreślają tę wagę w sposób szczególny, jest Wojsko Polskie. Wielkie brawa i wielkie podziękowania dla wspaniałej reprezentacji Wojska Polskiego z panem podporucznikiem Krzysztofem Kostulskim. Bardzo chcemy usłyszeć na początek naszej uroczystości refleksje związane z dzisiejszym dniem, a właściwie z poprzedzającym dniem właściwej uroczystości 1 marca. Chcemy usłyszeć o tradycji, która w tej chwili rodzi się na naszych oczach, naprawdę godnych i pięknych uroczystości poświęconych żołnierzom wyklętym. Chcemy usłyszeć o tych latach zapomnienia, hańby, poniewierki, wielkich krzywd, których doświadczyli i wyklęci, i ich rodziny. Tego świadectwem jest to miejsce, na którym w tej chwili stoimy, czyli Brudnowska Łączka. I o te słowa wspomnień i myśli, refleksji poprosimy kilkoro z Państwa, którzy zechcieliście zabrać głos dzisiaj. Przede wszystkim i jako pierwszego poproszę przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, księdza kapelana Tomasza Trzaskę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w tym miejscu, w którym stoimy teraz,
Jeszcze kilka lat temu podejmowano szczątki polskich bohaterów. Kilkadziesiąt osób, o których Polska miała nigdy nie pamiętać. Kilkadziesiąt osób pogrzebanych nie tylko bez modlitwy, ale również bez trumny, bez czci i szacunku. Ale za to z takimi znakami pamięci jak szczoteczka do zębów czy ryngraf, świadczący o tym, że tamto pokolenie zawsze było wierne Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj stajemy w tym miejscu, w którym zwyciężyła Polska, w którym zwycięża prawda, bo prawda prędzej czy później zawsze zwycięży. Stoimy w tym miejscu, mając w pamięci ofiary przywożone z praskiej katowni zwanej Toledo, z więzienia karno-śledczego Warszawa 3. Dzisiaj tam nie ma już murów więzienia, dzisiaj tam pomnik, ale kilka lat temu rozpoczęliśmy pracę poszukiwawcze również w tamtym miejscu. I jak się okazało, również tam, nie pod cmentarnym, a pod więziennym murem, znaleźliśmy szczątki kolejnych kilkudziesięciu osób, wrzuconych do zbiorowych i pojedynczych mogił. Dramat całej tej sytuacji w swoim symbolicznym wymiarze wskazuje na to, że na szczątkach tych ludzi w sposób dosłowny, bezpośrednio na nich, 2-3 lata po pogrzebaniu tych zwłok, zbudowano, wymurowano więzienny mur. Symbolicznie, bo wskazuje to, że komunizm w Polsce budowano na szczątkach polskich bohaterów, że fundamenty terroru stalinowskiego zbudowano na ludzkich szczątkach. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom w imieniu pana prezesa Karola Nawrockiego i pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka za zaproszenie i za zorganizowanie tego wielkiego wydarzenia, że obrudnie o cmentarzu brudzieńskim, o tej kwaterze 45N Polska pamięta, że to nie tylko Łączka, że to nie tylko Rakowiecka, że to nie tylko Strzelecka czy Willa Jasny Dom, ale również i to miejsce cieszy się czcią i pamięcią. Pragnę bardzo serdecznie przekazać słowa pozdrowienia od pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który szczególnie kazał państwa pozdrowić, wspomnieć te prace, które tutaj były prowadzone przy zaangażowaniu również społecznym, przy zainteresowaniu mediów. Ale chcę też zadeklarować i powiedzieć, być może pada to po raz pierwszy, że w tym miejscu już niebawem mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy kolejne prace poszukiwawcze, poszerzając teren przebadany o kolejne metry, kolejne ary. Chcielibyśmy to miejsce sprawdzić do końca. Chcielibyśmy w tym miejscu odnaleźć szczątki kolejnych jeszcze nieodnalezionych bohaterów. A wiemy, że nie tylko w tym miejscu, ale również w innych miejscach tego cmentarza znajdować się mogą szczątki polskich patriotów zamordowanych w czasach terroru stalinowskiego. Szanowni Państwo, pamięć o bohaterach to nie tylko sentyment, to również odpowiedzialność za teraz, za dzisiaj. Kilka minut temu w rozmowie z panem redaktorem z Polskiego Radia powiedziałem, że w czasach, które mamy, a dni mamy wymagające i trudne, potrzeba jest, żeby wskazywać, że poza mną samym albo ponad mną samym jest potrzeba widzenia świętej sprawy. I dzisiaj tą świętą sprawą jest polska niepodległość, jest polskie bezpieczeństwo, jest wykształtowanie pięknych, wspaniałych postaw patriotycznych,
ludzi wiary, kochających Boga i Polskę. Po to, żeby Polska nigdy nie cierpiała z powodu braku ludzi oddanych świętej sprawie. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Bardzo dziękuję księdzu kapelanowi za te słowa i za obietnicę skierowaną tutaj także do nas, ponieważ byliśmy naocznymi świadkami wykopalisk, prac, które tutaj się odbywały. Pamiętamy dobrze, że te miejsca, które jeszcze tam okalają żołnierze, były całkowicie pokryte piaskiem, dołami w trakcie prac archeologicznych. Był to przejmujący zupełnie widok, ponieważ pamiętam, że przed laty, tuż niedługo po naszych uroczystościach tutaj, byłam ponownie na Brudnie i właśnie wiosną w okolicy Wielkiej Nocy już tutaj był teren badań i bardzo intensywnych prac. I tak jak gdyby nagle ten krzyż z kamieniami gdzieś się zapadł i stał się mniej istotny niż to wszystko, co się dzieje u jego podnóża. Był to przejmujący zupełnie widok. Biały piasek, mnóstwo młodych ludzi, wolontariuszy, którzy pochylali się nad szczątkami, nad znalezionymi drobiazgami. Bardzo dziękujemy za to, że prace będą kontynuowane, bo wiemy, że wówczas zostały zakończone, ale no, ośmielę się powiedzieć jednak chyba przerwane w trakcie jeszcze tych czynności, które mogły być dalej podejmowane, a zostały zawieszone. Myślę, że to moment bardzo szczególny, kiedy teraz poproszę do mikrofonu bratanków, bohatera, którego nazwisko tutaj od początku wyczytujemy, jako drugie w kolejności. To bardzo jest dla nas ważne, że możemy tutaj z panami Szymańskimi spotkać się twarzą w twarz i usłyszeć o świadectwie zupełnie niezwykłym. Bardzo proszę o zabranie głosu. Czy obaj panowie, czy też... Proszę uprzejmie. Dzień dobry państwu. Tomasz Szymański, jestem bratankiem Lucjana. Tak jak tu ksiądz kapelan wspominał o odkryciach, które na Namysłowskiej przez ostatnie dwa lata przez IPN zostały rozpoczęte i kontynuowane są dalej. Byłem tam kilkakrotnie i obserwowałem też, bo czekamy na odnalezienie, cała rodzina nasza czeka na odnalezienie szczątków naszego stryja. Kiedyś, jak pamiętam, stryjenka Lucjanowa czekała na powrót swojego męża, bo nigdy nie chciała uwierzyć w to, że wyrok śmierci został na nim wykonany. Przez wiele, wiele lat poszukiwała przez PCK. My jako rodzina wiemy, że wyrok został wykonany w okrutny sposób, bo naczelnik więzienia Kopel Klejman osobiście wieszał naszego stryja na gałęzi drzewa obok więzienia. Zeznań więźniów, którzy wtedy razem ze stryjem siedzieli na więzieniu Toledo. Dowiedziałem się nawet osobiście wiele lat temu, że te relacje na temat wieszania mojego stryja są prawdziwe. Obsługa więzienia, ponieważ stryj to był najstarszy stopniem z tego pod okręgu Białowieża, więc był bardzo znany i bardzo głośno było wtedy w więzieniu zaraz po wykonaniu wyroku.
gałąź, na której wieszano stryja, pierwszy raz się ułamała. Wieszano po raz drugi. Ci z obsługi więzienia to więźniom przekazali i o tym jest wiadomo na 100%, że tak było. Potem pochowano gdzieś stryja obok więzienia. Do tej pory nie wiadomo gdzie. Ciągle czekamy na szczątki jego. Miałem też możliwość w latach około 2000 roku spotkać się z więźniem, który wtedy w Toledo siedział. Mam nawet relację od niego spisaną. Chciałem też odczytać mi tą krótką relację. Może czytaj. No to co na niebiesko znaczy. Relacja mecenasa Tadeusza Tomaszkiewicza, pseudonim Rękawica. W kampanii wrześniowej walczyłem w Grodzieńskim 76. Pułku Piechoty w stopniu starszego strzelca z cenzusem. Ciężko ranny znalazłem się w lazarecie niemieckim, po zwolnieniu mieszkałem w Warszawie. Trafiłem też po wielu swoich przeżyciach do więzienia na 11 listopada. Sprawa odbywała się 7 marca 1945 roku, jak to było we zwyczaju w mojej celi więziennej. Cela była nieduża, więc oskarżyciel, prokurator Halicki, nie zmieścił się i stał na korytarzu. Dostałem wyrok 10 lat. Siedziałem we Wronkach. Ale mojej matce, ze względu na to, że była sama z moimi dziećmi w swoim gospodarstwie rolnym i że byłem inwalidą, udało się uzyskać przedterminowe zwolnienie. Proszę Państwa, osobą, którą chciałabym poprosić o zabranie teraz głosu, jest pani poseł Ewa Tomaszewska, której zawdzięczamy w dużym bardzo stopniu to, że stoimy pod tym pięknym pomnikiem. Bardzo prosimy pani poseł o opowiedzenie nam o tym dziele, które poprzedzało chwalebnie nasze tutaj starania. Dziękuję. Szanowni Państwo, moja obecność w tym miejscu związana jest z powstaniem na początku lat 90. powstaniem Związku Więźniów politycznych okresu stalinowskiego. To byli moi koledzy ze Związku Zawodowego Solidarność. Staszek Kowalski, aresztowany chyba w 1947 roku w trakcie transportu broni do Wawra. Później członek zarządu regionu Mazowsze. Hania Szumera, również działacz związkowy. Hania ma dziś 95 lat, jest jedną z ostatnich żyjących członków tego związku. Niestety już nie była w stanie przyjść na tę uroczystość, ale przekazuję pozdrowienia. Szczególnie ważną postacią związku był pan redaktor Tadeusz Kostewicz, którego żona uczestniczy w dzisiejszej uroczystości. Pan redaktor był chyba pierwszą lub jedną z pierwszych osób, które próbowały odnaleźć miejsca pochówku więźniów tamtego okresu i zapewnić pamięć o tych, którzy wówczas zginęli. To z inicjatywy tego związku powstał pomnik, który Państwo widzicie. Jest to bardzo dramatyczny pomnik
chyba jeden z najbardziej poruszających, jaki kiedykolwiek widziałam. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której już byli więźniowie okresu stalinowskiego, nie są w stanie organizować tutaj spotkań, należy wyrazić wdzięczność Solidarnym 2010, że podjęli tę inicjatywę i nie pozwalają zapomnieć o tym miejscu, że przychodzą tu uczniowie, przychodzą tu żołnierze, przychodzą warszawiacy, którzy pamiętają tamten okres lub po prostu przekazano im informacje o tym, co się tutaj działo. Proszę Państwa, w miejscu, gdzie pochowani byli, właściwie wrzuceni do dołów nasi bohaterowie, na tym miejscu postawione były później szalety, żeby nie tylko pamięć zniszczyć, ale całkowicie zbezcześcić ich zwłoki, ich jakiekolwiek szczątki, które przetrwały do dziś. Tych szaletów już na szczęście nie ma i prowadzone były naukowe prace przez pana profesora Szwagrzyka, by odzyskać wiedzę o tym, kto został tutaj pochowany. Chciałabym bardzo podziękować Stowarzyszeniu Solidarni 2010 i prosić o kontynuację tych działań, bo jest to niezwykle ważne. Nasza tożsamość jest tym, co gwarantuje nam przyszłość, co gwarantuje nam suwerenność. Nie wolno zapominać o takich miejscach i takich wydarzeniach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani poseł i traktujemy to jako zobowiązanie nas tutaj do wejścia w następne 10 lat obchodów, które organizujemy. W tym roku przypada właśnie 10. rocznica i mamy nadzieję, że to dzieło będzie kontynuowane. Jako ostatniego poproszę o zabranie głosu pana Jarosława Wróblewskiego, autora książki o rotmistrzu Pileckim. Szukam wzrokiem, bardzo proszę. I dziękujemy za przybycie na uroczystość. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że Państwo tu jesteście, żeby wyrazić hołd, pamięć, wdzięczność. Przepraszam, mogę przerwać. Najmocniej przepraszam, czy wśród Państwa jest może lekarz? Bo jest osoba, tak? Dziękuję, przepraszam bardzo. Że przyszliście Państwo wyrazić właśnie wdzięczność tym ludziom, którzy mieli rozpłynąć się w niepamięci. Mieliśmy nic nie wiedzieć, nic nie słyszeć, nie czytać o nich. O ludziach, którzy chcieli żyć w wolności. Chcieli, myślę, i widzieli to w perspektywie dłuższej, że ta wolność jest też dla innych pokoleń. I to trzeba akcentować. Stoimy w miejscu, gdzie wykopywano przestrzelone czaszki, gdzie znaleziono ryngraf żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych Stanisława Olszewskiego. Ryngraf jest na Rakowieckiej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL, na wystawie rzeczy wykopanych na Łączce, artefaktów. Ryngraf, właśnie ryngraf i orzełek w koronie, na rogatywce, na berecie, jako symbole Polski wolnej, Polski niepodległej. Ryngraf, który nawiązywał w prostej linii pamięci do rycerzy Rzeczpospolitej, do napierśnika, który noszono. Thank you.
I ci żołnierze, mówimy żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, te nazwy nie są przeciwstawne, bo na Rakowieckiej, na Toledo, w różnych katowniach ubeckich to byli żołnierze wyklęci, odnajdywani z pięknymi biogramami, zdjęciami, uśmiechnięci. Wracają do nas jako ludzie niepokonani, jako ludzie niezłomni. Właśnie wyklęci, niezłomni. Ludzie, którzy zwyciężyli. 1 marca to jest czas na pamiątkę, można powiedzieć, właśnie ta data wybrana śmierci podpułkownika Łukasza Cieplińskiego Pługa, jego podkomendnych, którzy zostali zamordowani, bo to nie można mówić zgładzeni, rozstrzelani, zamordowani przez komunistów. Właśnie strzałem w tył głowy. 1 marca 1951 roku od godziny 20 zaczęły się te kilkunastominutowe przerwy, gdzie ich tracono. Żaden z nich nie został odnaleziony. To dziś czekamy na nich, na wielu, na generała Nila, na Witolda Pileckiego, można powiedzieć ikony, do których się odwołujemy, które nosimy w sercach. Ale chcę powiedzieć, że te rzeczy, o które walczyli wtedy, są aktualne. I jako pewien przykład, dowód, na zakończenie chciałem przeczytać fragment Grypsu właśnie Łukasza Cieplińskiego, który napisał do swojego syna Andrzeja, który miał wówczas 3 lata. Andrzejku, ażeby nie zmarnować życia, ażeby wziąć czynny udział w dokonujących się procesach i wnieść w życie pozytywne i twórcze wartości, musisz starać się zająć odpowiednie stanowisko społeczne. Celem tego nie mogą być osobiste ambicje, ale świadomość i wiara w ideały, które w tobie mają przyświecać. Droga do tego prowadzi przez wartości charakteru i umysłu, przez głęboką wiarę w słuszność celów. Pamiętaj, że wartości człowieka stanowi w pierwszym rzędzie jego charakter. Musisz go szkolić drogą różnych wyrzeczeń. Silna wola, pracowitość, odwaga, inicjatywa, prawdomówność, godność osobista, narodowa i ludzka. Oto elementy, na które musisz zwrócić specjalną uwagę. Bez silnego charakteru nie osiągniesz żadnego celu. W połowie drogi połamią cię przeciwności. To są słowa jednego z żołnierzy wyklętych. Również dla nas. Chwała bohaterom. Bardzo dziękujemy panu Jarosławowi Wróblewskiemu. Myślę, że te słowa o ryngrafie na piersi jako znaku nawiązania do rycerstwa, ale przede wszystkim zakorzenienia w głębokiej wierze żołnierzy wyklętych, niezłomnych, są pięknym wprowadzeniem do kolejnej części naszej uroczystości, którą będzie uroczysta modlitwa za ich duszę. Bardzo proszę księdza kapelana Trzaskę o poprowadzenie tej części modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Wszechmogący, Wieczny, miłosierny i sprawiedliwy Boże. Modlimy się dzisiaj za tych, którzy tutaj spoczywają i spoczywali. Modlimy się za nich o rychłą ich identyfikację i o to, żebyś zechciał włączyć ich do grona świętych w niebie. Modlimy się za wszystkich, którzy nie zostali jeszcze odnalezieni i zidentyfikowani. Modlimy się za ich rodziny, oczekujące wciąż na uroczyście w imieniu Rzeczpospolitej wypowiedziane nazwisko z dopowiedzeniem bohater narodowy. Modlimy się za tych, o których już nikt się nie modli,
Modlimy się dzisiaj też za Polskę, aby zawsze pamiętała o ich ofierze, aby nigdy nie zarzuciła tego wielkiego dzieła, jakim jest upamiętnianie, przywoływanie, ale też poszukiwanie i identyfikacja ich szczątków. Modlimy się za Polskę, aby zawsze była niepodległa i bezpieczna, aby młode pokolenie zawsze pamiętało o tym, co najważniejsze. Modlimy się też za oprawców, choć to najtrudniejsze, ale Ty, dobry Jezu, nauczyłeś nas na swoim krzyżu, że za każdego poszedłeś na śmierć i za każdego zmartwychwstałeś. Więc modlimy się też i za nich. Modlimy się też za nas samych, abyśmy zawsze byli wolni od nienawiści, abyśmy zawsze byli wolni od niepamięci, abyśmy zawsze byli wolni od tej myśli, która będzie nam kazać odłożyć walkę na potem. Abyśmy zawsze byli odważni i mężni w szerzeniu Twojego Królestwa tutaj na ziemi. Abyśmy byli zawsze wolni i mężni w trosce o naszą Ojczyznę. Byśmy zawsze umieli sprostać potrzebom naszych czasów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Matko Najświętsza, w swoich świętych wizerunkach jasnogórskim i ostrobramskim, bądź przewodniczką do nieba dla naszych bohaterów. Przyjmij ich jak umiłowanych synów. Obdarz ich radością życia wiecznego i wieczną nagrodą za ofiarę życia tutaj na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Za całe dzieło poszukiwań, za dzieło upamiętniania, przywracania pamięci i za naszą Ojczyznę, i za cały świat, za Europę, za Ukrainę, żeby nastały czasy pokoju, miłości, zrozumienia i wolności. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W głębi serca Bóg zapłać. Uroczysty apel pamięci żołnierzy wyklętych odczyta pan podporucznik Krzysztof Kostulski. Bardzo proszę. Oddział, chodźmy! Na ramię, koń! Prezentuj, koń! Na prawo! Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Warszawy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem straconych i zamęczonych żołnierzy niepodległościowego podziemia, w hołdzie tym, którzy po zakończeniu II wojny światowej mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie nad zbiorową mogiłą, której pół wieku temu, tu, na cmentarzu brudnowskim, skrycie pogrzebano naszych rodaków, straconych i zamęczonych w warszawskich więzieniach i aresztach śledczych. Przywołując po imieniu ofiary komunistycznych represji, przypominamy,
że ich największą winą było to, że ośmielili się stanąć w obronie najwyższych wartości drogich sercu każdego Polaka – Boga, honoru i ojczyzny. Wzywam was, żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego, którzy oddaliście życie, nie godząc się z narzuconą siłą komunistycznym zniewoleniem narodu polskiego. Stańcie! Do apelu! Ciebie przywołuję, niezłomny żołnierzu Armii Krajowej, prezesie drugiego Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niepodległość, długoletni więźniu Wronek i Rawicza, pułkowniku Franciszku Niepokulczycki, pseudonim Teodor, który do dnia swojej śmierci patronowałeś poszukiwaniom straconych i ich mogił. Stań do apelu! Ciebie wzywam, kontradmirale Adamie Mochuczy, dowódco marynarki wojennej w latach 1946-1948, którego marynarski życiorys naznaczony jest obroną Helu we wrześniu 1939 roku oraz wojenną tułaczką i chlubną służbą w powojennej odbudowie marynarki wojennej. Stań do apelu! Wołam was, żołnierze Armii Krajowej, straceni przez komunistycznych oprawców. Pułkowniku Lucjanie Szymański, pseudonim Janczar. Pułkowniku Edwardzie Pisulo, pseudonim Tama. Majorze Zygmuncie Sałaciński, pseudonim Kodzik. Majorze Aleksandrze Zdanowski, pseudonim Lubart. Kapitanie Bronisławie Sienkiewiczu, pseudonim Wilczur. Poruczniku Edwardzie Nowicki, pseudonim Tyczka. Poruczniku Janie Wyszomirski, pseudonim Wroński. Poruczniku Tomaszu Malczewski, pseudonim Rafał. Poruczniku Konstanty Kociszewski, pseudonim Górka. Wachmistrzu Kazimierzu Wojciechowski. Sierżancie Edmundzie Zakrzewski, pseudonim Kora. Tadeuszu Polesiński, pseudonim Błan. Edwardzie Gutowski, Edwardzie Borowski. Witoldzie Lipiński, Tadeuszu Mroczkowski. Stańcie! Do apelu! Stańcie do apelu, dowódcy zgrupowania partyzanckiego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Inspektoratu Puławy, majorze Marianie Bernaciaku, pseudonim Orlik, poruczniku Zygmuncie Kęska, pseudonim Świt, Edwardzie Józefie Politkiewiczu, pseudonim Górski, Henryku Rudzki, Apolinarze Rybicki, pseudonim Leszek, Leonie Jankowski, pseudonim Obarek, Kazimierzu Sawicki, Czesławie Sekuła, poruczniku Bogdanie Stanisławie Olszewski, pseudonim Olszynka Olszyna, Janie Błotnicki, Janie Wardaku, pseudonim Złośnik, Michale Michalaku, pseudonim Biały, Stefanie Ostrowski, pseudonim Szczygieł, Plutonowy Henryku Dziękoński, pseudonim Hetman. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas żołnierzy i działaczy obozu narodowościowego, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wzywam was, Leonie Dziubecki, prezesie Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, majorze Stanisławie Ostwin-Zuzgo, pseudonim Kropidło, poruczniku Stefanie Nowaczyku, pseudonim Wilk, Stanisławie Kieras, pseudonim Wilk, Aleksandrze Gąska, Edwinie Matecki, Franciszku Wyżykiewiczu, Edwardzie Grabarzu, Zygmuncie Jakimiuku, Wincenty Paszuku, Bolesławie Dominiku, Stanisławie Karwowski, Franciszku Klama, Wacławie Rogalu, Zygmuncie Urbański, Feliksie Antczaku, Strzelcu Podhalański. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich znanych i nieznanych rodaków, straconych i zamęczonych, pogrzebanych w wielu dotychczas utajnionych mogiłach i dołach śmierci, którzy oddali swe życie, walcząc w najświętszej sprawie. Ich ofiara nie poszła na marne. Z ich krwi wzrosła wolna i niepodległa Polska, która dzisiaj oddaje należną i najwyższą cześć swoim niezłomnym bohaterom. Stańcie
Do apelu! Wzywam rodaków, którzy po latach więzień i prześladowań zmarli, nie doczekawszy się niepodległej ojczyzny. Wołam wszystkich patriotów, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o niezłomnych żołnierzach wyklętych nie uległa zatarciu. Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej, nie wahali się utrwalać jej i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stańcie! Do apelu! Do was się zwracam, potomni. Zachowajcie w swych sercach pamięć o wszystkich naszych rodakach, poległych w walce i zamordowanych w komunistycznych więzieniach, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Niech ich postacie i bohaterskie czyny, utrwalone w historii i naszej świadomości, będą dla wszystkich Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Salwa honorowa! Szanowni Państwo, nastąpi teraz uroczystość złożenia wieńców. Proszę bardzo o zajęcie kolejności, która wcześniej została uzgodniona. Za wieńcami delegacje. Bardzo proszę delegacje o ustawienie się za wiązankami, które Państwo przekazaliście w kolejności. Kwiaty składa rodzina pułkownika Lucjana Janczara Szymańskiego. Panowie Łukasz i Tomasz Szymańscy, bratankowie Lucjana Janczara Szymańskiego.
W imieniu ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka kwiaty składa pan pułkownik Mariusz Maciuszek. Kwiaty składa pani poseł Ewa Tomaszewska. W imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej kwiaty składa ksiądz Tomasz Trzaska oraz pan Jarosław Rubleski. W imieniu Fundacji Grupy Polskich Kolei Państwowych kwiaty składa pan Damian Bielecki. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości dzielnicy Targówek kwiaty składają radni pan Andrzej Dąbrowski, pan Marek Waszczak. Kwiaty składa Fundacja Walczącym o Niepodległość Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych i Więzionych. Kwiaty składa delegacja ze Szkoły Podstawowej imienia Małego Powstańca nr 99. W imieniu Stowarzyszenia Solidarni 2010 kwiaty składa prezes Stowarzyszenia Ewa Stankiewicz i prezes oddziału warszawskiego Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska. Dziękuję wszystkim Państwu za możliwość wspólnego uczczenia bohaterów skazanych kiedyś na wieczne zapomnienie. Dziś przywracamy ich naszej pamięci. Cześć i chwała bohaterom tutaj spoczywającym i tym wszystkim, o których pamiętamy, rozproszonych na terenie całej Polski. Na zakończenie naszej uroczystości prosiłabym o wspólne odśpiewanie pieśni Boże Coś Polska. Thank you.
jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zechcieliście wziąć udział w tej uroczystości. Grupom rekonstruktorów, młodzieży szkolnej, wszystkim fundacjom, stowarzyszeniom, wszystkim osobom prywatnym, niewymienionym tutaj być może na skutek mojego zaniedbania, ale widzę także organizacje kresowe. Serdecznie pozdrawiam wdowę po panu Tadeuszu Kostywiczu, która skryła się gdzieś hen daleko. I bardzo serdecznie dziękujemy za obecność. Wszystkim Państwu, którzy pamiętacie o tych naszych bohaterach, do czego zachęcamy w tych najbliższych dniach. Uczestniczmy we wszystkich uroczystościach, jakie jeszcze przed nami w ciągu tego czasu. I pamiętajmy również za rok, ażeby przybyć tutaj na Brudnowską Łączkę i oddać hołd tym, którzy są najbardziej zapomniani, nie mają swoich grobów. Mamy nadzieję, że może bratankowie pułkownika Szymańskiego przez ten rok doczekają tego chwalebnego, radosnego wydarzenia, jakim będzie wymienienie z imienia i nazwiska ich najbliższego nad jego szczątkami odnalezionymi i zidentyfikowanymi. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Proszę o uroczyste odprowadzenie posterunku wojskowego. Dziękuję Wojsku Polskiemu, przedstawicielom wszystkich, którzy dołączyli się do patronatów nad naszą uroczystością. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Come on.